22 kwietnia z krótką wizytą gościł w Brodnicy minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak. Minister zapowiedział ujęcie w planach realizację obwodnicy Brodnicy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Panie Radny. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość spotkania dzisiaj z władzami, z reprezentantami również opinii publicznej tutaj ziemi brodnickiej i samego miasta Brodnicy. Rozmawialiśmy przed chwilą dłuższy czas na temat chyba najbardziej palący problem drogowy w tej części województwa, obwodnicy Brodnicy. Ja wracam prosto ze spotkania w Bydgoszczy, gdzie rozmawialiśmy na temat w ogóle nowego układu drogowego w całym województwie kujawsko-pomorskim, gdzie rozmawialiśmy o przebiegu drogi S5 od autostrady A1 do autostrady A2. Ale i w tym kontekście oczywiście nie mogło zabraknąć mojej obecności tutaj w Brodnicy. Od wielu lat, nawet tutaj żartowaliśmy sobie, że od 70 lat Brodnica oczekuje na to obejście drogowe, które skieruje ruch tranzytowy i ruch taki intensywny w godzinach szczytu poza główne centrum miasta. Ja zdaję sobie sprawę, jak to jest istotne z punktu widzenia rozwoju komunikacji tutaj w tym mieście. Brodnica jest tym miastem na mapie naszego kraju, a w szczególności kujawsko-pomorskim, które bardzo ładnie i bardzo dynamicznie się rozwija. I rzeczywiście należy pogratulować wszystkim mieszkańcom Brodnicy, jak i władzom samorządowym, że tak skutecznie walczą z kryzysem i tak skutecznie to miasto rozwijają. I zdaje się, że rzeczywiście jednym z takich kluczowych momentów blokujących dalszy rozwój jest system drogowy. Ja chcę zapewnić wszystkich Państwa, i tak też rozmawiałem tutaj z władzami samorządowymi i z władzami Platformy Obywatelskiej, że dołożę wszelkich starań, żeby w najbliższym możliwym czasie realizacja obwodnicy Brodnicy była możliwa. A jak Państwo wiecie, mamy ograniczone środki, jeśli chodzi o nasze możliwości rozwoju infrastruktury drogowej do roku 2020, ale chciałbym, aby w planach nowej perspektywy budżetu unijnego, ale i wykorzystywania jeszcze tej, która trwa, żeby w takim miksie finansowym móc kilkanaście obwodnic w całym kraju móc zrealizować do roku 2015. I mam zapewnienie tutaj od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że ten projekt drogowy, ten projekt obwodnicowy byłby w stanie być zrealizowany do roku 2015. W związku z tym chcę Państwa poinformować, że skierowałem do ministra finansów wniosek o uzgodnienie do realizacji 9 obwodnic w skali całego kraju, w tym obwodnicy Brodnicy, z założeniem, że finał tej inwestycji powinien być na jesieni 2015 roku. Liczę na pilne uzgodnienie z ministrem finansów i wówczas w ciągu najdalej 2 miesięcy będę w stanie Państwu przekazać, mam nadzieję, tą dobrą dla nas wszystkich wiadomość, że można ogłaszać przetarg i można z nowym sezonem budowlanym w 2014 roku wpuszczać wykonawcę na plac budowy, aby zdążył oddać tę obwodnicę. Tę obwodnicę do jesieni 2015 roku. To tyle. Dziękuję. Jeśli można, Szanowni Państwo, widać, warto marzyć. Dzisiaj dla naszego miasta, dla naszego społeczeństwa te marzenia się realizują. Ja w tym miejscu bym chciał serdecznie podziękować Panu Ministrowi, że osobiście się zajął naszym problemem, jak również Panu Posłowi, któremu ja od 2 lat dziurę wiercę w brzuchu, a z tego wiem, Pan Poseł tą dziurę wiercił Panu Ministrowi. Także warto, drodzy Państwo, marzyć. Ja się bardzo cieszę. Wszyscy sobie zdajemy sobie sprawę, jak to jest bardzo ważne rozwiązanie komunikacyjne dla naszego miasta. Wiemy, jak ta sytuacja tam wygląda.
Pierwszy raz takie deklaracje mamy, drodzy Państwo, że jest określony termin, że ta inwestycja powinna się zdarzyć do 2015. Ja przypomnę, że już też poprzedni ministrowie dużo nam obiecywali. Wspomnę tutaj o tej drodze S15, która miała być S16. To było za pana ministra Liberackiego. To oczywiście do skutku nie doszło. Mamy taką sytuację na tych drogach, jak mamy. Ja cieszę się z tego, że to, co zostanie w Brodnicy, na pewno nam wszystkim ułatwi życie. Myślę, że społeczeństwo miasta Brodnicy, jak i władze będą bardzo Państwu wdzięczne za te deklaracje, za tę zrealizowaną inwestycję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy jakieś pytania jeszcze Państwa? Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.